Dobra, chodź, chodź, jest, jest, idzie, idzie, idzie. O nie, szybko, szybko. O nie, 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 tu jest. Dobra, chodź, 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 chodź. Gdzie to było, gdzie to było? O nie, źle pobiegłem. O nie, źle pobiegłem. Źle pobiegłem! Nie, jest problem. Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na Palionowie. Dzisiaj mam genialny plan. To jest plan złoto. Mówię wam, musicie mi uwierzyć, że to jest plan złoto. No zaraz wam opowiem to po prostu, aż wam kopara opadnie. Oczywiście na samym starcie łapka w górę, subskrypcja, zasubskrybujcie kanał, ponieważ bardzo dużo ludzi, którzy oglądają mój, bardzo dużo osób, które oglądają mój kanał, nie subskrybuje kanału, więc zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę i zapraszam na mój kanał Simpson Plus i oczywiście na serwer kidowice.pl, na którym możecie sobie super, prawda, grać. Dobra, słuchajcie, mówię wam, na czym polega dzisiejszy plan, bo to jest coś genialnego, co ja wymyśliłem. Słuchajcie. Jako, że dowiedzieliśmy się, że jestem w stanie kontrolować jakoś Armię X, tylko nie wiemy jeszcze w jaki sposób. Nie wiemy, czy potrzebujemy do tego kryształu, czy co i tak dalej. Musimy tak naprawdę znaleźć sposób. A żeby znaleźć sposób, potrzebujemy jakiś obiekt badawczy. Coś, na czym będziemy mogli, prawda, testować nasze umiejętności. O, tu coś chyba umarło. Tu był jakiś atak. Dobra, to muszę zamurować, żeby tu nic mi nie wlazło. W każdym razie, musimy mieć jakiś obiekt badawczy, co oznacza, że potrzebujemy tak naprawdę złapać X-a. Potrzebujemy złapać jednego z tej armii, żeby po prostu móc na nim testować nasze możliwości, móc na nim testować to, czy faktycznie jest, czy mogę go kontrolować w ten, bądź w jakiś inny sposób. To wszystko dzisiaj, prawda, zrobimy. Oczywiście ja zajdę do Dave'a, ponieważ będę potrzebować przy tym pomocy. Szybko przejdziemy przez ten most. Tu widzę, że za bardzo tych X-ów nie ma. Teraz się jakoś rozproszyły, więc git albo poumierały na tych blokach. Dobra, wbijam do Dave'a. Czy on tutaj gdzieś jest? No, o, tam widzę już niego nick. Dobra, nie, on znowu siedzi w tym pomieszczeniu dziwnym. Halo! 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 Co tam, co tam, co tam? Co ci jest z tym sercem? To dalej masz to jedno serce tylko? Mam dwa! Mam dwa! O! Ale odzyskałem samodzielnie. A jak to zrobiłeś? No, musiałem ukraść potkę. Taką jedną wypiłem ją, no i się okazało, że mi przywróciło jedno serducho. No to się cieszę, w takim razie niesłychanie. Słuchaj, mam propozycję pewną na dzisiejszy, prawda, jakże przecudownie słoneczny dzień. Ogólnie wpadłem na pomysł. Słucham! I już ci tłumaczę. No. Dowiedziałem się i to mam na to potwierdzenie w postaci książki. To jest, uwaga, to jest... to nie jest w postaci książki. Musimy pójść w inne miejsce. Chodź, 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 muszę ci coś pokazać, bo znalazłem... Odkryłem pewną rzecz ciekawą i muszę ci to pokazać. Na podstawie tego zrozumiesz najlepiej, o co tak naprawdę chodzi. Dobra, przejdźmy tutaj. Szybko przebiegnijmy po tym polu, które i tak już jest poturbowane. Nie wiem, zastanawiam się nad tym, czy tego pola nie usunę, czy człowiek jest młyn obok, więc trochę... Zapraszam. Dawaj, dawaj. Zapraszam do środka, ponieważ muszę tu ci coś pokazać. Ogólnie zabezpieczyłem całe to miejsce tak, żeby tutaj żaden X nie mógł w ogóle wejść. Jest wszędzie te bloki porozstawiane. Słuchaj, znalazłem takie coś. Zobacz sobie to. Weź sobie to do ręki, skup się nad tym, co widzisz. I możesz opowiedzieć, co widzisz. Moja pamięć. Anti-X w okulary równa się, no, kontrola darmo X-a. Anti-X okulary plus kryształ, kontrola mutanta. Tak, a, te twoje oksy. Tak, te właśnie oksy, co mam tutaj na sobie. Okazało się, że te okulary są w stanie kontrolować całą armię, a dodatkowo przy odpowiednim jakimś użyciu jakiegoś kryształu, testowałem kryształy, na przykład miałem coś takiego, ale to nie jest to. Mogę kontrolować samego mutanta. No nie wiem jeszcze, jaki to jest kryształ, w każdym razie jakiś to jest. Nie mam do końca pojęcia, jaki, ale słuchaj. Emerald? Nie, to raczej chyba nie chodzi o emerald, chociaż nie sprawdzałem. W sumie nie sprawdziłem podstawowych rzeczy, jak diamentu i emeraldu, no w sumie... Ale no nie, no to mi się wydawało tak proste, że to olałem. Ale wiesz czego nie sprawdziłem? Pamiętasz, ty musisz to pamiętać, jak byliśmy kiedyś, leciliśmy do takiej wioski daleko tam od naszej wioski tutaj Palionowa, tam spotkać się z takim handlarzem, który później się okazał tatą Fightera, nie? Tak. My mu sprzedaliśmy tak. taki kryształ, pamiętasz? Taki zielony. A, no. Ja nie wiem, czy to o niego nie chodzi, ale no nie mam za bardzo jak tego sprawdzić, bo za bardzo nie wiem, gdzie mamy tego szukać, ale tym się na pewno zajmiemy jakoś na dniach, ale ja bym dzisiaj chciał się zająć czymś innym, ponieważ bardziej mnie zastanawia to, że mogę kontrolować Armię X i chciałbym się nad tym na razie skupić, że muszę sprawdzić, jak ja to mogę robić, całą Armię X, bo do tego nie potrzebuję tego kryształu, potrzebuję jakiegoś obiektu badawczego i słuchaj, dzisiejszy plan jest taki, żeby złapać jednego z X-ów. Kurde, ale masz pułapkę? No właśnie nie, musimy ją zbudować, ale... Ale właśnie myślę w jaki sposób to zrobić, bo ja bym to najlepiej byłoby zrobić tak, żeby zrobić jakieś miejsce takie, do którego będzie można jakby wejść z jednej strony, wyjść z drugiej, tak, że wiesz, że jak się X skupi na przykład tobie, bo ty masz mało serduszek, więc to wam pewnie poleci. Aha. To... Tak, tak. No to wiesz, to wtedy ty przebiegasz na drugą stronę, ja go muruję, ty go murujesz tam, gdzie przebiegniesz dalej i kurczę, on jest uwięziony, nie? Tylko za bardzo nie wiem gdzie. Myślałem nad tym, czy tego nie zrobić tutaj w miejscu, w którym więziliśmy tatę hejtera, nie? Jako X. To już jest sprawdzone miejsce, tylko że ono tu zostało lekko poturbowane z tego, co widziałem, no właśnie.
Nie wiem, czy to jest najlepsze kurde miejsce. Wiesz, ale co, no to też jest to, że... X-y nie są tak mocne, nie? Jak ta hejtera. No, ale X-y mogą niszczyć te szkło, nie? No, dlatego... Więc to nie może być z tego szkła. Nie wiem, z czego by to musiało być. Myślę, że... Kurczę, a jakby go zrobić... No, to jest dobre pytanie, ty. Nie wiem, z czego to na przykład powinno być. No nie, no mi się wydaje, że powinniśmy to zrobić po prostu z jakiegoś bloku z obsydianu na przykład, wiesz, one... Obsydian da się rozwalić tylko mając kill-off. Ja nie widziałem, żeby one kiedykolwiek miały kill-off. No kill-offa nie miały akurat, no też nie widziałem. Więc wiesz, tutaj potrzeba taką pułapkę, która... Ale wiesz, będzie... nie, jeżeli rozejdzie się, wiesz, głos u nich, że ktoś jest porwany, no to pewnie kill-off skołbują, nie, i uwolnią. Dlatego trzeba to zrobić tak, żeby się właśnie jakoś niespecjalnie dowiedzieli, nie? Czyli na przykład myślałem, żeby o, mam dwa obsydiany, nie? No to jest jakiś niezbyt dobry wynik. A ja skoczę do domku, bo ja na pewno mam. Masz? Dobra, tylko uważaj na siebie, bo ty masz, kurczę, prawie zero życia. Dobra, to słuchaj, to ja przygotuję miejsce. Dobra, zróbmy to w Chef Cave'ie. To jest chyba dobre miejsce, żeby tam go uwięzić, bo tam kurde, to jest... Kurde, jak go tam zaprowadzisz? No właśnie, tu jest takie... Tu pamiętam, że pod jednym z drzew dało się zejść na dół, żeby trafić do tego... O, tu. A czy no dać się da, ale no... Jestem ciekaw, jak to zrobisz, nie? Czekaj, no właśnie... Mam pewien plan. To jest szalony. Ale... Myślę, ja chyba w nim nie będę uczestniczyć, bo ja na pewno zginę, nie? To jest 100%. Nie, wydaje mi się, że patrz. Robimy taką akcję. No. Patrz, to ty będziesz tutaj. Ty będziesz stał tu, w tym miejscu. Dobra? Aha. Tutaj, gdzie ja teraz jestem. Tutaj będzie tak ten blok. Czekaj, cofnij się. Dobra, tak ten blok. Tutaj za to drugi będzie pod tym andezyt taki, nie? Coś takiego. Co? I słuchaj, ja robię taką akcję, ściągam tutaj tego X-a, przebiegam przez to tutaj i muruję to tu. On tutaj przybiegnie i będzie stał przy tej ścianie. Wtedy ty musisz skopać mu pod nogami i on musi spaść na dół. Aha. Szansa na powodzenie planu 20%, ale co dalej? No, ale czekaj, jeszcze jedną rzecz musimy zrobić, bo zanim to, jak tylko on przebiegnie, najpierw musisz go zamurować z tej strony. Tak, żeby on nie wrócił. Okej. Tu masz swoje stanowisko tak naprawdę, czekaj, ja tutaj bym ci zrobił takie wejść tu. Zrobimy się tak, żeby on tutaj na pewno ci nie wszedł, żeby nie skupił się na tobie jednak, mimo wszystko. Dobra, coś takiego, ja teraz tutaj zrobię tak, okej. No i tu, ja wychodzę tu i tu klikam blok, jak przejdę. No dobra, no to jest jakiś plan. I teraz tak, musimy zrobić co na dole, jak on tu spadnie. Tu spadnie no i właśnie, tak, bo... jest w tym miejscu. No. Jest w tym miejscu. No i co, tu chcesz go zamknąć? Nie jest za bardzo uwięziony. Znaczy, to jest dobre miejsce? No nie jest to jakieś złe miejsce, nie? No, możemy go później przenieść ewentualnie, nie? Zrobić no właśnie, nie? No dobra, no to zróbmy to tutaj, czyli jak on spadnie tu, to będziemy potrzebować... Masz ten obsydian? Tak, masz. Zróbmy... Tam się dwa staki. Okej. O kurczę, kiedy jesteś bogaty w obsydian. Dobra, zróbmy no, tak. No to nie jest jakiś ciężki materiał. Czekaj, dobra. Jak ty to robisz? Co ty robisz? Ty? Robię tak, żebyśmy tutaj byli jakby za tym. Tutaj aha! Będziemy, nie? A tu on sobie wpadnie. I teraz tutaj robię... Murujemy to z każdej innej strony. Czyli tu. Dobra. Wiesz, jak mamy tego sporo, to można to dobrze wykorzystać. Dobra, i zróbmy... Tak, no. No na tyle. Ścianka, tak, no. Żeby tu nie miał jakoś mega dużo miejsca. Tyle mu kurde, starczy. Nie mam łopaty. Tyle mu starczy, coś takiego. I teraz... No dobra, zróbmy to do końca. Niech to będzie tak. Dobra, tak. I jeszcze dobra, tak, jeszcze, nie? Jeszcze sufit, no. Uj, co ja robię, ty? Sobie pomyliłem sloty. Dobra. Dawaj, no. O, jest. I to teraz dobra. Tu zabudować jeszcze dół. Ziemię. A, no i tak, to też trzeba zrobić. No i to jest moim zdaniem idealna pułapka. Mogłaby być idealna jeszcze... Ty, a jakby zrobić takie... No nie, to już nie mam czasu na to, żeby robić taki mechanizm. Myślałem nad takim, żeby jeszcze zalewać go lawą w razie, jakby był nieposłuszny. Nie no, człowieku, to już by za długo trwało. No, ale no, to ale... wygląda moim zdaniem spoko, już wiesz, wygląda nie jest klatka. Wygląda to dosyć stabilnie, nie? Dobra, tutaj no. Zrobię coś takiego może, o. Dobra, o. Tak. Skrócę mogliśmy mu tam dać jakieś światło, kurde, tam nic widać. Nie, on nie by zasłużył. Tego nie będziemy widzieć prawie. On będzie biały, to będziemy go bardzo dobrze widzieć. W sumie ta, dobra, no to co? Jest plan, dobra, no jest my. Czekaj, musimy teraz stąd wyjść no jakoś. No nie wyjdziemy jeszcze. Teraz tędy. No dawaj już tędy chyba, normalnie się wykopmy, bo to... No dobra. Potrwa 5 godzin, nie? Zanim tam pójdziemy. Tak, zanim byśmy to obeszli dookoła, dobra, dawaj. Wyjść. Polecić tam? A. Ty, ale tańcujesz. No bo się nie da. Mamy litrę? Masz. O, jest. Poszedł! Poszło pękło. Jest. Dobra, no ja wyjdę sobie tak.
Dawaj, dawaj, no. Dobra, okej. Okay. Teraz tak, jak my... Czekaj, gdzie ja jestem? Co tu się dzieje? A, tu. A, czekaj. Ja idę tutaj na swoje stanowisko, ja dobra. Tu. Co tu robi tyle dirta? Dlaczego to tak tutaj blokuje? Nie dobra, wiem. No to co, ja idę kusić. I czekaj, bo tu jeszcze gotowy, to nie jest zamurowane. O, dobra, teraz jest. Tutaj, ale nie, bo musisz zamurować chyba wyżej jedno, wiesz? Aha, dobra. Bo tutaj, o tak, właśnie, bo ja tu przebiegnę przez to, ja muszę mieć gotowy blok, który zamuruję tu, a ty tam za mną i później rozwalasz tak. Ten blok i on spada na... Dobra, no kurde, plan jest mocny. Plan jest mocny, jak się uda, to jest... Dawaj, dawaj, czekam tu, no. Dobra, lecę po tego X-a. Dobra, widzowie. Skupienie, 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 wdech, wydech, wdech, wdech nosem, wydech ustami, czy jakoś tak. I idziemy skusić tu jakiegoś X-a. No mam nadzieję, że mnie nie dogoni, że nie będą takie szybkie, że skuszę jakieś słabsze ogniwo. Dobra, uwaga, czy tu jest jakiś X? Ja wiem, że tu są na tym moście. Tylko, dobra, tam jest jeden za mostem. Tam jest jeden za mostem i robimy, bierzemy tego za mostem. Uwaga. Jest akcja, jest, że tak powiem, obiekt namierzony. Dobra, tu, bierzemy go. Chodź. Chodź. Jest, kurde, leci za mną! Dobra. Przelatujemy sobie tu, niech poleci... Kurde, nie, stracił na mnie... Ten agro stracił. Dobra, musimy... Czekajcie, muszę wylecić, żeby mnie na pewniaczka mieć. Dobra. O, dobra, chodź. Tutaj. Przejdziesz. O, idzie za mną, dobra, świetnie. Świetnie. O nie, one nie umieją pływać, zapomniałem o... Znaczy umieją, ale muszą tak sobie pod nie iść. No dobra, no ale to git. Niech idzie, tu zapraszam, no chodź. Dobra, jest dobrze, póki co. No dawaj! No nie, no dobra, muszę mu tu pomóc. Dobra, tak? No dawaj, co jest? On nie umie wyjść z tego. Czy on mnie jakoś troluje? Dawaj. Ty, on nie umie wyjść! No i co ja mam teraz zrobić, jak on nie umie wyjść z tej wody? Nie, no to jest jakiś żart, ostatnio wyszedł normalnie. Dobra, popchnę go. Może teraz jakoś... O! Dobra, radę. Dobra, chodź. Jest, idzie. O nie, szybko. O nie, tu jest... Ulololololo. Dobra, chodź. Chodź, jest dobrze, nie przejmuj się. Chodź. Dobra, jest, idę, Davison, nadchodzę. Dobra, jestem gotowy. Kurczę, goni mnie, dobra. Dobra, bierzemy to, bo nie miałem w ekwipunku narzędzi. Dobra, jest git. Gdzie to było? O nie, źle pobiegłem. Dawaj. Źle pobiegłem! Nie, jest problem, muszę to obiec. Jeszcze raz, drugie podejście. Dobra, i teraz gdzie jest to przejście? Tu. Tutaj? Tu, chodź. Do nie, tu jest tak ciasno. Tu, dawaj. Dobra, jest git. Pyk! Nie mogę zablokować! Czekaj. Jeszcze raz, o, dobra, tam. Dobra, jest git, jest! Dobra, rozwalaj pod nim, poszedł, jest! Dobra, jesteśmy najlepsi. Siedzi tam, czekaj. Dobra, czekaj, nie padnij sobie tam przypadkiem. Czekaj, przesuń się, ja to zamuruję. Dobra, siedzi tam, dobra, okej, czekaj. Uf, tu. Dobra, zamurowane, możemy zejść na dół. Chodź, idziemy zobaczyć, jak on tam teraz... Ale nie mamy zejścia tędy, kurde. No, ale wejdziemy tędy, co zeszliśmy, czyli tu chyba to było. Dobra. To nie było tu. Ja już myślałem, że wpadniemy do środka do niego. Patrz, siedzi. Siedzi. No i co teraz, wariacie? Co? No, jesteś teraz poturbowany. Ej, no. Myślę, żeby tu jeszcze szyby nie dołożyć, żeby nas nie bił po prostu. Jak najbardziej. O. Znaczy, mamy no akurat to. Nie miałem tej na myśli, te brazylijskie szkło. Wiem, że może rozwalić, ale lepiej wygląda to po prostu. No, ale po prostu, no nie wiem, no, to może zamienić na tamte, ale skrzydłek jest takie ciemne już, to jest... No dobra, w sumie może być. Dobra, zamień na to. No git. No i co, beka? Ła! Bijej tak, ty! Kurczę, jaki on ma zasięg! Ja nie mogę, kurde, dobra. To nic nie da, dobra. Ciemne dodaje, kurde, ciemności, a... O, ale żebym się wystraszył, ty, ale mi wyłożył długą. Ty, nie możesz się zbliżyć tak do tego. Wiesz, co trzeba zrobić? Trzeba zrobić taką akcję. A? Czekaj, my nie mamy żadnego drewna. Masz jakieś drewno? Nie mam w ogóle nic. Czekaj, zrobię szybką akcję, bo tutaj nad nami jest masa drewna. Ale po co ci drewno? Wiesz co, no tak zabezpieczę to, żeby mieć pewność, że na pewno nam się... Żeby on nas na pewno nie poskromił, wiesz? Czekaj, dobra, tu mam. Już schodzę na dół. Ale drewnem? Czekaj, spokojnie, ja potrzebuję po prostu crafting. To jest jakiś głupi pomysł, widzowie, ja mi się nie podoba. Patrz. Robimy tak, bierzemy tą łup i w ten sposób jesteśmy... Ale to, no to podejdź. No co? Podejdź i tak, no. Czy no, ci nie walnie? Teraz nie, na dwa bloki nie ma zasięgu już. Okej, okay, no to jest git. I teraz tu tam jeszcze z góry, tak żeby na pewno się nie pomylić i,
i nie wskoczyć tam na tą, nie? I teraz możemy na spokojnie tutaj sobie działać, czuć się, że tak powiem, luźno. Dobra, widzowie, to wygląda dobrze, no. Uwięziliśmy X-a, mamy to, jesteśmy teraz gotowi do tego, żeby prowadzić z nim tutaj, prawda, obiekt, znaczy nie prowadzić z nim obiekt, tylko robić na nim badania dotyczące właśnie kontroli. W ten sposób będę mógł sprawdzić, czy w końcu będę mógł go kontrolować, czy co. Zrobimy nad nim, prawda, wszystkie testy i wypróbujemy wszystkie możliwe sposoby, no i może się coś uda, a myślę, że i tak go przeniesiemy, bo to takie średnie laboratorium, przydałoby się jakieś o wiele lepsze.